Audycja powstała w Radiu Warszawa 106 i 2FM. Lubisz nas słuchać? Wejdź na www.radiowarszawa.pl i wspieraj. Księga. 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 Niedzielne czytania biblijne rozważają ksiądz Łukasz Turek i Paweł Kęska. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków. Amen. Jest listopad, dość, yy, dość ponuro, już robi się naprawdę ciemno. Zawsze w tej części świata i w tych, które przeżywają listopad i zimę, widać, że coś się kończy. W naszym życiu też coś się skończy i wiadomo, że się skończy. Natomiast co tam potem będzie? W ogóle skąd my to wiemy? Mamy jakieś wyobrażenia? Czy to dostaliśmy słowo na ten temat? Zdecydowanie mamy dużo obietnic, które od Pana Boga pochodzą. Yy, I one są zapisane na kartach Pisma Świętego, i, i są to piękne obietnice. I nawet ostatnio to ja takie obietnice czytam zawsze na, na pogrzebie. Zależy, jak kto sobie zasłuży. Yy, no to, to oczywiście, że tak. Natomiast yy, plan Pana Boga jest jeden: szczęście dla każdego z nas. Co my z tym planem zrobimy, jak w niego wejdziemy, to już od nas zależy. Będziemy dziś o tym mówić, a zaczynamy od czytania z księgi proroka Daniela. Rozdział 12, wersy od pierwszego do trzeciego. W owym czasie wystąpi Michał, wielki książę, który jest opiekunem dzieci Twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. W tym czasie naród Twój dostąpi zbawienia, ci wszyscy, którzy zapisani są w księdze. Wielu zaś, co śpi w prochu ziemi, zbudzi się, jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie. Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, a ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy na wieki i na zawsze. Kim jest Michał, który ma wystąpić w Wielkiej Książę w tym czytaniu? Występuje na samym początku. Wydaje mi się, że chodzi tutaj o samego Archanioła Michała. Na pewno tak. Myślę, że możemy od, na to pytanie znaleźć odpowiedź w tej modlitwie, którą często odmawiamy w Kościele od czasów papieża, bodajże Leona XIII, czyli modlitwę do świętego Michała Archanioła. Potężnego księcia wojsk niebieskich, wodza wojsk niebieskich, którego prosimy o to, by wystąpił w naszej obronie, by walczył razem z nami w naszej obronie przeciwko mocom szatana, przeciwko mocom niszczyciela, przeciwko potędze przeciwnika. I on to czyni, jest tym, który idzie w imię Boże, któż jak Bóg i chce zwyciężyć w naszym życiu wszystko to, co złe. To zwyciężenie zła wiąże się z przejściem przez ucisk, bo mu, tu jest napisane, wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. Czyli to, co w mediach, to jeszcze nie jest to, co będzie. Będzie gorzej. No, może tak, ale ja tak sobie myślę, że w każdym pokoleniu jest, są takie momenty, które są bardzo tragiczne, bardzo trudne. I to, co było przed nami, prawda, czasy wojny światowej, to, co było po wojnach światowych. No, komory w Auschwitz to był ucisk, jakiego nie było. Dokładnie. I myślę, że na przestrzeni wieków, czego nie jesteśmy w stanie spamiętać, takich momentów już było bardzo wiele. To są rzeczywistości, które my tak naprawdę sami na siebie sprowadzamy. Są, są one owocem takiego całkowitego zatracenia się w realizacji zła zamiast dobra. I, no i cóż, no i, i czasami się zastanawiamy, gdzie w tym wszystkim jest Pan Bóg. No, Pan Bóg jest bardzo blisko każdej takiej rzeczywistości, każdego takiego ucisku. I jest tym, który pierwszy w tym wszystkim cierpi i chce nas z tego wszystkiego wybawić. I, I ciągle nas zachęca, zaprasza do tego, żebyśmy pozwolili Panu Bogu zwyciężać w naszym życiu zło. Czyli żebyśmy się opowiadali po stronie dobra, po stronie Michała, a nie po stronie y, demona. Ale te wszystkie rzeczy i te komory w Auschwitz gazowe i inne zła, człowiek sobie wymyślał sam. Pewnie jakoś mu tam szatan podszeptywał, ale ma też człowiek inwencję dużą. Natomiast tutaj wychodzi na to, że to Michał wystąpi i że to nie będzie... Jakieś się szykuje rozliczenie. Jakieś się szykuje podsumowanie, że to przyjdzie z zewnątrz. Że to nie, że tam człowiek sobie jeszcze jedno głupstwo zrobi. Puszczą, wypuszczą bombę atomową, prawda, i zacznie się wymiana ciosów. Tylko, że może to Bóg... Wtedy będzie rozliczał i wtedy doświadczymy swojego zła, któreśmy na tym świecie. W... Doświadczymy zła albo doświadczymy dobra. Ja to wracam często do takiej myśli, że to, co my tutaj na ziemi wyprawiamy między sobą, jest jakimś takim odbiciem tego, co się dzieje w rzeczywistości duchowej, bo nieustannie trwa walka dobra ze złem. Nieustannie zły duch próbuje zniszczyć y, człowieka i aniołowie Boży z Michałem, archaniołem Michałem na czerę y, walczą w naszej obronie z demonami. I my w tej walce duchowej, która nad nami się y, toczy, czy w nas się toczy, obok nas się toczy, my w niej uczestniczymy. Y, my opowiadamy się po jednej albo po drugiej stronie. Y, i z jednej strony, wiemy już, że zły został zwyciężony na krzyżu przez Jezusa Chrystusa. Jego porażka jest porażką ostateczną, jest pewną. Z drugiej strony, doświadczamy, żyjąc tutaj w czasie, jeszcze gdyby echa Jego możliwości. Które dość silnie odbija się w nas, jeżeli my tylko niestety zaprzeczamy istnieniu Pana Boga w naszym życiu, zapominamy o Nim, od, odwracamy się od Niego, to to zło potrafi się tak bardzo spotęgować i być tak bardzo krzykliwe, że, że, że no właśnie jest tak straszliwie niszczycielskie dla nas i dla wszystkich ludzi wokół nas. Wielu zaś, co śpi w prochu Ziemi, zbudzi się, jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej odrazie. To jest taki dzień i taki czas, kiedy doświadczamy, kiedy wraca do nas to, co robiliśmy, to kim byliśmy. Owoce naszego życia, jeżeli nie, nie są oddane Bogu do przemienienia, do uwolnienia. Tak, zdecydowanie y, Pan Bóg przez proroka Daniela chce nam powiedzieć, że te wszystkie nasze walki się zakończą, te wszystkie zmagania tutaj się y, dobiegą kresu. I kresem tego wszystkiego będzie sąd ostateczny. To jest takim momentem końca tego świata i ostatecznego podsumowania. Życia każdego człowieka. I wtedy będzie radykalne oddzielenie dobra od zła. I tutaj Pan Bóg jest sędzią. Tutaj Pan Bóg jest tym, który objawia całkowicie swoją sprawiedliwość i swoją moc. I to już nie będzie czasu na miłosierdzie, tylko takie jasne podsumowanie. Zbieramy owoce swojego życia. Jeżeli ten wysiłek nasz, tutaj, któryśmy podejmowali, był. Ukierunkowany na Pana Boga, i staraliśmy się być w Jego yy, owczarni, być Jego ludem, być Jego uczniami. Szliśmy za nim, pozwalaliśmy mu zwyciężać w naszym życiu to będziemy mieli udział w pełnym jego zwycięstwie i, i osiągniemy niebo i będziemy już szczęśliwi na zawsze. Natomiast jeżeli żeśmy temu zaprzeczali, szliśmy sobie za, za własnymi namiętnościami, tak naprawdę idąc za pokusami złego ducha, to również będzie to... Zbierzemy tego owoce w postaci tego, co tutaj autor natchniony mówi właśnie wiecznej odrazie. To wyjaśnijmy sobie to jeszcze. Człowiek umiera... No, ale sąd jest kiedyś, nie, nie, nie po śmierci. Czy po śmierci jest sąd? Czy, czy, czy umiera i czeka się, aż będzie ten moment sądu ostatecznego? Jak to sobie wszystko poukładać? Teologia mówi o dwóch rodzajach sądu. O pierwszym sądzie szczegółowym, który dokonuje się w momencie naszej śmierci i on już tak naprawdę decyduje o naszym losie ostatecznym. Na, na mocy tego sądu szczegółowego, kiedy człowiek wprawdzie w staje przed Bogiem i, i w, tej, w świetle tej prawdy ocenia swoje życie. Zachodzi, zapada decyzja, którą Pan Bóg potwierdza. Idę do nieba albo idę do piekła, prawda? Ewentualnie idę do czysta. Jeżeli widzę, że. Chciałbym być z Bogiem, zależy mi na tym, ale widzę, że wiele rzeczy we mnie jest jeszcze nieuporządkowanych i domaga się oczyszczenia, to, to wiem, że, nie, chociaż bardzo chcę być z Bogiem, to jednak nie mogę przed Nim być i mam ten czas oczyszczenia. Ale tu już decyzja zapadła. Ten, który jest w czystu, na pewno będzie zbawiony. Ten, który wybiera niebo, jest święty, doszedł do świętości za życia idzie od razu do nieba. Ten, który zaprzeczył świętości Pana Boga i zmarnował swoje życie, odrzucił Boga, y, odrzuca Boga przez całe życie i odrzucił go w momencie śmierci, idzie do piekła. I to jest już. już nieodwracalne. Natomiast świat jeszcze się toczy. Życie jeszcze się toczy. Mnie już na tym świecie nie ma. Ja już jestem z Panem Bogiem. Albo jestem w czystcu, albo w piekle. E, natomiast jeszcze świat trwa. Natomiast przychodzi... Sąd ostateczny jest to taki moment, kiedy ten świat się już zakończy. Kiedy to doświadczenie prawda, ludzkości, świata stworzonego przez Pana Boga się kończy. I wtedy są już tylko dwie możliwości. Pan Bóg, jak gdyby ten Sąd ostateczny jest taką ostateczną decyzją, ostatecznym oddzieleniem dobra od zła. I jedno z drugim już się nigdy nie spotka. Brzmi to niesamowicie? Oczywiście to jest nie do wyobrażenia, nawet nie wiem co powiedzieć. To są trudne do wyobrażenia i niezwykle mocne obrazy, mocne myśli, mocna perspektywa. A za chwilę przeczytamy fragment z listu do Hebrajczyków. Pytanie z listu do Hebrajczyków. Rozdział 10, wersy od 11 do 14 i wers 18. Każdy kapłan Starego Testamentu staje codziennie do wykonywania swej służby i wiele razy składa te same ofiary, które żadną miarą nie mogą zgładzić grzechów. Ten przeciwnie, złożywszy raz na zawsze jedną ofiarę za grzechy, zasiadł po prawicy Boga, oczekując tylko aż nieprzyjaciele jego staną się podnóżkiem pod jego stopy. Jedną bowiem ofiarą udoskonalił na wieki tych, którzy są uświęceni. Gdzie zaś jest ich odpuszczenie, tam już więcej nie zachodzi potrzeba ofiary za grzechy. Wizja z pierwszego czytania z księgi Daniela, zresztą nie przez wszystkich uznawanej, trzeba powiedzieć, apokaliptycznej, to wizja Starego Testamentu. Co zrobiłeś, to zbierzesz. Jak żyłeś, tak spędzisz wieczność. Wizja Nowego Testamentu różni się od tamtej. Czy się nie różni? Nie, nie, nie różni się. Główne prawdy, wiary, nie, inaczej, rzeczy o ostatecznym życiu człowieka, tak? Uczyliśmy się w katechizmie, tak. pan się uczył, ja się uczyłem, jeszcze cokolwiek pamiętamy, druga klasa szkoły podstawowej, rzeczy o ostatecznym życiu człowieka, to nie było tak dawno. To jest śmierć, sąd Boży, a potem niebo albo piekło istnienie piekła, nieba, to jest to, no, dogmaty wiary Kościoła, w to wierzymy. To jest przedmiot naszej wiary, więc nie możemy mówić, że to, się, że to jest tylko i wyłącznie wizja starotestamentalna. My, patrząc z perspektywy Nowego Testamentu, uświadamiamy sobie, Dwie rzeczy, że po pierwsze plan Pana Boga wobec nas jest taki, żebyśmy byli zbawieni, żebyśmy byli w niebie i Bóg ze swojej strony zrobił wszystko, żebyśmy byli w niebie. Dał nam swojego syna Jezusa Chrystusa, który umarł za nasze grzechy, odkupił nas, czyli właśnie poniósł konsekwencje naszych grzechów, naprawił tą rzeczywistość, otworzył nam bramy nieba i mówi chcę ciebie mieć w niebie. Jan Ewangelista zapisał te słowa Pana Jezusa, który mówi, idę przygotować wam miejsce, a gdy przyjdę i pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i wy byli tam, gdzie ja jestem. I to jest, to jest plan Pana Boga. To jest jego pragnienie. W tym słowie jest wielkie pragnienie, żebyśmy my byli tam, gdzie Pan Bóg jest, a więc piekło, chociaż faktycznie istnieje, ono nie jest wynalazkiem Pana Boga. Ono jest efektem. Źle wykorzystanej wolnej woli przez jego umiłowane stworzenia. Pan Bóg nie chce piekła. To człowiek tak naprawdę chce piekła, odrzucając w swoim życiu pana Boga. Piekło jest wolnym wyborem człowieka, bo my mamy czasami taką wizję, że pan Bóg to jest właśnie ten surowy sędzia, który on mnie wtrąca do piekła, albo, prawda, bierze mnie do nieba. Owszem, pan Bóg potwierdzi wybór, ale to będzie mój wybór. Bóg nikogo na siłę do piekła nie wtrąca. Człowiek idzie tam z własnej woli. Tak jak, bo, bo wszedł w sposób myślenia i działania złego ducha, który stwierdził, prawda, nie będę służył, sam będę Bogiem, sam będę decydował o swoim życiu, nikt mi nie będzie mówił, jak mam żyć, ja będę czynił to, co chcę. No i ostatecznie to, człowiek, co chce czynić, no to, no to, jest, to, jest, to jest buntem przeciwko Panu Bogu, odrzuceniem miłości, odrzuceniem prawdy, odrzuceniem sprawiedliwości. Pójście absolutnie drogą zagłady, samo zagłady. Który człowiek został wyzwolony, a mimo to uparcie chce w tej, do tej zagłady dążyć. Tylko tyle się różni tamta wizja, od tej oczywiście wszystko tak samo. Natomiast tam jest ci, co tam sobie nagrabili, to już nie mają wyjścia. Dokąd żyjesz, masz wyjście. A w tym sensie tak, w tym sensie tak. Że twoje złe nie przesądzają o twojej śmierci wiecznej, bo Chrystus, jeśli do Niego pójdziesz, to. On odkupił. Czyli każdy się może nawrócić, żyw. tak? Ale w Starym Testamencie też tak było. Są takie fragmenty. No jest napisane, że, no. że każdy kapłan Starego Testamentu staje codziennie do wykonywania swojej służby i wiele razy składa te same ofiary. Czyli były składane w tej służbie. Które nie są, które żadną miarą nie mogą zgładzić grzechów. Tak, ponieważ to była ofiara niedoskonała. To była zapowiedź ofiary doskonałej. Ludzie na miarę swoich możliwości, Pan Bóg dawał im też tą łaskę, podpowiadał w jaki sposób mogą próbować wynagrodzić Panu za grzechy, ale to były tylko próby. Człowiek w ten sposób pokazywał swoją postawę skruchy wobec Pana Boga. Skruchy za swoje grzechy. Przyznawał się do swoich grzechów, uznawał swoją grzeszność. Więc składał ofiarę ze zwierząt, z krwi, która no, tak naprawdę, jeżeli miała moc oczyszczenia, to tylko i wyłącznie ze względu na przewidziane zasługi krwi Pana Jezusa, niewinnego baranka, który złożył siebie w ofierze za, za wszystkie grzechy świata i, i to była dopiero ofiara skuteczna i ofiara doskonała. Niemniej ta postawa skruchy była bardzo ważna i w Starym Testamencie również, ponieważ no, jest to początek nawrócenia. Decyzja, że ja chcę jednak wrócić do Boga, że odwracam się od swojego grzechu. I tam w Starym Testamencie też znajdujemy takie teksty, gdzie Pan Bóg mówi, że może być tak, że ktoś przez całe życie był sprawiedliwy, a później odstąpił od swojej sprawiedliwości. I zaczął popełniać złe czyny, i wtedy te wszystkie sprawiedliwe czyny z jego młodości nie będą mu policzone. Tylko umrze przez swoje występki, ale może być dokładnie odwrotnie: że ktoś przez całe życie żył źle, ale potem postanowił wrócić do Pana Boga i zaczął czynić dobro. Odwrócił się od swojej przewrotności i będzie żył dzięki dobru, które wybrał, dzięki drodze, którą poszedł. Teraz trzeba byłoby sobie popatrzeć na nasze życie właśnie z perspektywy zbawienia, z perspektywy Jezusa, tego, który stał się dla nas arcykapłanem i z który złożył ofiarę skuteczną. On nam otworzył bramy nieba. Ta ofiara stała się źródłem naszego zbawienia. W niej jest całe nasze odkupienie. To już sobie nieraz mówiliśmy, że Jezus nas odkupił, czyli wynagrodził Ojcu, Bogu, sobie za wszystkie nasze grzechy. Jesteśmy odkupieni. Czyli konto jest czyste. Teraz jesteśmy na etapie zbawienia, czyli czerpania z, tych, z tego źródła odkupienia łaski, której potrzebujemy do tego, by osiągnąć niebo. I my, idąc przez życie, potrzebujemy żyć w tej łasce zbawienia. Zbawienie dokonuje się każdego dnia mojego życia. Bóg mnie każdego dnia mojego życia zbawia właśnie. Jezus jest moim Zbawicielem, to znaczy wyzwala mnie z tego wszystkiego, co mnie. Ogranicza, co mnie niszczy, co mnie od Boga odsuwa, wyzwalam je z moich grzechów, moich uzależnień. I, I ta droga do zbawienia to jest droga człowieka, który cały czas trwa przy Jezusie Chrystusie, przy Jego Krzyżu i czerpie z tego miejsca potrzebną łaskę. Za chwilę przeczytamy fragment z Ewangelii według świętego Marka. Słowa z Ewangelii według świętego Marka, rozdział 13, wersy od 24 do 32. Jezus powiedział do swoich uczniów. W owe dni, po wielkim ucisku, słońce się zaćmi i księżyc nie da swego blasku. Gwiazdy będą spadać z nieba i moce na niebie zostaną wstrząśnięte. Wówczas ujrzą syna człowieczego przychodzącego w obłokach z wielką mocą i chwałą. Wtedy pośle on aniołów i zgromadzi swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi po kraniec nieba. A od figowca uczcie się przez podobieństwo. Kiedy już jego gałąź nabrzmiewa sokami i wypuszcza liście, poznajecie, że blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie te wydarzenia, wiedzcie, że to blisko jest u drzwi. Zaprawdę powiadam wam, nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale słowa moje nie przeminą. Lecz o dniu, owym lub godzinie nikt nie wie, ani aniołowie w niebie, ani syn, tylko ojciec. Mamy się uczyć od figowca przez podobieństwo. Kiedy gałąź nabrzmiewa, sokami, wypuszczaliście, to blisko jest lato. A czy to, co się dzieje na świecie, znaczy, że to blisko jest koniec? Jak ksiądz myśli, bo to nie pytam o taką diagnozę jakąś formalną. Myślę sobie, że tak. Mamy myśleć o tym, że blisko jest koniec. To, że ten koniec trwa już od 2000 lat i on jest bliski od 2000 lat, to wcale nie zmienia faktu. Ja mam ciągle myśleć o tym, że bliski jest koniec, ponieważ końcem świata dla mnie będzie zawsze koniec mojego życia. I nam się licznik przewija. PESEL pozostaje ten sam, licznik się przewija, i każdy dzień mojego życia przybliża mnie do końca mojego życia. Te wszystkie, yy, wiemy dobrze, wszystkie te opisy kataklizmów, różnych rzeczy, ucisków, one są. Zawsze tak było, można w ten sposób powiedzieć, tak? Zawsze tak było. I one są jakimiś znakami czasu, które nam przemijają, pokazują, przypominają o przemijaniu. Pokazują, jak wiele rzeczy od nas nie zależy, yy, pokazują, że są sprawy, które nas absolutnie przekraczają. Nie panujemy nad nim, nie panujemy nad swoim życiem do końca nigdy i nie jesteśmy w stanie zapanować w żaden sposób nad swoją śmiercią. Wszystko to jest w ręku Pana Boga, dlatego Święty Paweł napisał prawda, w liście do Rzymian, że i w życiu, i w śmierci należymy do Pana Boga. Jesteśmy w Jego ręku i uświadamienie sobie tego pomaga mi przeżywać moje życie w takim świadomym dążeniu do spotkania z Nim, Spotka świadomym, świadomym dążeniu do końca który jest początkiem, to jest koniec tego co doczesne, ale początek tego co wieczne. Wtedy pośle on aniołów i zgromadzi swoich wybranych z czterech stron świata, od krańca ziemi po kraniec nieba. To piękna wizja, bo tak myślę o wszystkich ludziach, którzy może wydawali się jakoś nieważni, nieistotni, biedni, nie w czasie, nieudane mieli życie, nikt ich nie zapisał w encyklopedii, w wikipedii, prawda, ani na murowanych nagrobkach. Nieważne. Ci aniołowie ruszą w, we wsze czasy, można powiedzieć, i wyciągną każdą ludzką historię z każdego zakamarka i, i nieważnego końca, bo każda jest bezcenna. Tak, każda jest bezcenna. Jeżeli tylko została jakoś podporządkowana planu Bogu, to, to każda staje się źródłem życia. Życia wiecznego, życia w pokoju, życia w miłości, życia w radości, każdy gdzieś tam niezaspokojony głód miłości, który człowiek w sobie przeżywał, który w sobie nosił, każdy trud, każde zmaganie się ze sobą, też i łzy wynikające z tego, że. Że, że, że wiele rzeczy było, prawda, takich bardzo trudnych, takich rodzących, rodzących no, bezradność, bycie prześladowanym, bycie niszczonym ze względu na swoją przynależność do Jezusa. Wszystko to zostanie wynagrodzone, wszystko zostanie to wypełnione mocą. I to niesamowite jest to, że Pan mówi, że zgromadzi swoich wybranych, swoich, 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 tak? Jesteście moi. Tak. Moi jesteście. Mogłem być niczyj. W życiu i mogłem jakoś tam tak. się nie układać, ale Zem jestem Boga. Boga. I poczuć się, poczuć się w ręku Pana Boga, poczuć się przez niego wybranym, to jest coś, co może nadawać sens ponoszeniu różnego rodzaju ofiar, wysiłku znoszenia przeciwności, które nas tutaj na Ziemi doświadczają, zmagania się ze sobą, zmagania się o życie własne, zmagania się ze swoim grzechem. Zobaczyć, że jestem wybrany, wybrany takim, jakim jestem, nie jakimś wyidealizowanym, którego sam, którym sam chciałbym siebie widzieć, tak? ale jestem wybrany takim, jakim jestem. I to na dodatek jeszcze nam powie autor natkniony, wybrany jeszcze przed założeniem świata. Tak? I w związku z tym też jestem oczekiwany, upragniony. To jest coś, co naprawdę motywuje do, do działania, do życia. Nie przeminie to pokolenie, aż się to wszystko stanie. Ziemia i niebo przeminą, ale moje słowa nie przeminą. Pokolenie tamto to już... No właśnie. Odeszło. Nieraz i to już tamtych tamtej kilkadziesiąt pokoleń. Ale myślę, że tutaj Pan Jezus mówił o pokoleniach, to miał na myśli tą naszą doczesność. Pokolenie człowieka żyjącego na ziemi. To nasze pokolenie będzie przemijało. Ale wszystko się spełni, zanim się skończy ten świat. Wszystko się spełni, to, co Pan Bóg zamierzył. Niebo i ziemia przeminie, ale mówi Pan Bóg moje słowo nie przeminie. Mój plan się wypełni. Moja wola się zrealizuje. Cel y, istnienia świata zostanie do końca zrealizowany. Cokolwiek by y, się na tym świecie nie działo. I to jest też takie mocne, że z jednej strony Bóg mówi patrzcie na figowiec. Wiecie, kiedy będzie lato, bo wiadomo, co się z nim dzieje. Prawda? Mm -hmm. To jest przyroda. Jest to przewidywalne. A z drugiej strony mówią o owym dniu nikt nie wie. "Ani aniołowie w niebie, ani syn nawet nie wie. No właśnie. To jest też bardzo mądre, myślę. Takie dla nas pocieszające, bo oczywiście w każdym pokoleniu możemy znaleźć ludzi, którzy nam będą mówili, że już niedługo koniec świata i takich katastroficznych wizji jest mnóstwo. Przy okazji zwłaszcza większych nieszczęść, które nas dotykają. I takich samozwańczych proroków, którzy będą nas straszyli. Tego strachu również bardzo wiele jest w przestrzeni także takiej duchowej, czy pseudoduchowej, pseudoreligijnej fałszywych proroków. I Jezus też o tym mówił. Zapowiadał to, żeby Będą tacy ludzie, ale mówi, nie goncie za nimi, nie słuchajcie ich, ponieważ to się wszystko wydarzy w taki sposób, którego człowiek nie jest w stanie wyobrazić, a ponieważ nie znasz dnia ani godziny. To, w związku z powyższym, czuj się zmotywowany do tego, żeby wykorzystać każdy dzień i każdą godzinę do tego, żeby żyć jak najlepiej, żeby żyć w otwartości na to, z czym Pan Bóg do ciebie przychodzi i żeby starać się realizować to, co Pan Bóg ci dał do zrobienia tutaj na ziemi, nie jakieś wielkie tam górnolotne plany, ale ta codzienność. To jest bardzo piękne to, że nie wiadomo kiedy, dlatego że gdybyśmy wiedzieli kiedy, moglibyśmy się świetnie przygotować, mieć jakąś strategię, podzielić sobie wszystko na miesiące, godziny, czy lata, czy pokolenia, wszystko jedno, a tak kiedy nie wiemy kiedy, to musimy zawsze się starać. Tak jest. No jeszcze tam autorzy, znaczy adresaci jednego z listów Świętego Pawła to prawda, to niektórzy sobie pomyśleli, że będą leżeć, jak już wiedzieli, bo się spodziewali, że za ich życia będzie, no to w takim razie twierdzili, że nic nie trzeba robić. Że już tylko odpoczywać, prawda, i leżeć i czekać na koniec świata. Nie, to, że nie wiemy kiedy, motywuje nas do działania. Motywuje nas do tego, żebyśmy możliwie najlepiej wykorzystywali czas i talenty, które Pan Bóg nam dał. I to przyniesie swój owoc. Nie pamiętam moją babcię. Która przeżyła trudne chwile w życiu, to była wojna, i ona mówiła, że czeka na przyjście pana Jezusa. I wyobrażała sobie, jak to będzie wyglądać. Moja mama, już dziś starsza osoba, też sobie wyobraża, jak przyjdzie Jezus. Ja też sobie czasem wyobrażam, czy kiedyś odchodzi z tego świata, to się widzi Jezusa? Hmm. No właśnie, to jest pytanie znowu kolejne. Można powiedzieć, bez jakiejś takiej ostatecznej odpowiedzi. Pan Jezus powiedział, że przyjdę do Was. Kiedy przygotuję Wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę Was do siebie. Wiemy dobrze z opowieści różnych osób, które były przy odchodzeniu z tego świata swoich bliskich. Ja nie niejedno takie świadectwo słyszałem, że, że te osoby odchodzące w pewnym momencie swojego y, umierania nagle rozpromieniały się, nagle kierowały wzrok w jakąś stronę, w jakieś miejsce konkretne, tak jakby kogoś widziały. Uśmiechały się, próbowały rękę wyciągnąć. Takie świadectwa nieraz słyszałem i ja byłbym gotów, prawda, powiedzieć, potwierdzić tak, że no, Pan Bóg jest wierny swoim obietnicom i i myślę sobie tak, że rzeczywiście Jezus przychodzi po nas. Przychodzi po nas, być może Maryja przychodzi do nas, zwłaszcza też. No, Ale nie po w... swoich, czy po wszystkich? Hmm. No, w szczególny sposób do tych, którzy, którzy, którzy tego chcą, którzy, którzy, którzy oczekiwali, którzy pragnęli. Jeżeli ktoś całe życie odrzucał Pana Boga, no to, no to nie chce go przyjąć, no to trudno powiedzieć. Hmm. To są tajemnice i tak jak tego dnia się nie wie, tak się nie wie innych rzeczy też. Tak. A z drugiej strony no to jest jakaś niespodzianka i, i może budzić nadzieję, może budzić tęsknotę, może budzić pragnienie. Myślę, że warto oczekiwać takiego dobrego zakończenia swojego życia, modlić się o dobrą śmierć. Może dzisiaj nam troszeczkę tego już brakuje, zapomnieliśmy o tym, ale modlitwa o dobrą śmierć, czyli taką właśnie, by być przygotowanym na spotkanie z Panem Jezusem, kiedykolwiek by to miało nie nastąpić, jest, jest dobrą modlitwą. No to do modlitw, które jeśli się modlimy, to dołóżmy też tę modlitwę o spotkanie, dobre spotkanie z Bogiem. A Pan Bóg takich modlitw na pewno wysłuchuje, więc zostaną spełnione. Za uwagę. Dziękuję Państwu. Ksiądz Kaszturek i Paweł Pięska. Księga. Księga. Radio Warszawa tworzy program dzięki wsparciu finansowemu słuchaczy. Jeśli podobała ci się ta audycja, wejdź na www.wspierajradiowarszawa.com.pl i dołącz do grona darczyńców.